którzy kapłani jawią się nam jako dobrzy w tym świecie? Ci, którzy czynią znak krzyża. Czyli mamy ewidentne przekształcenie struktury na kościelnej, jeśli taką jeszcze jest, na strukturę służącą piekłu. No więc w tym świetle proszę widzieć, jak zbawiennym jest akt, że ci, którzy się w jakiś sposób utożsamiają z organizacją, którą reprezentuje Bergoglio pod imieniem Franciszka, wyrzucili mnie jako członka swojej organizacji. No to, Panie Jezu, czym się odwdzięczę? Mamo, powinieneś po ulicy chodzić taka dumna, że takiego masz syna. Jednocześnie każdy z nas żyć na sposób, że albo stamtąd uciekam, albo żyję na taki sposób, że jednoznacznie ich postawię w sytuacji, w której muszą mnie wyrzucić, bo nie mogą znieść. Czego nie mogą znieść? Mowy nie mogą znieść, która to nazywa, że ten dokument fiducia supplicans wprowadza, on nie jest pierwszy, bo to na wiele, tą samą metodą się kierujący jest, ale wprowadza strukturę w jawną anarchię. Jawną anarchię, w którym nagradzane jest zło, piętnowane jest dobro. Przystąpienie do tego diabelskiego układu, trwanie w nim, naraża moje życie wieczne na jego utratę. Żebyś miał odwagę powiedzieć to swoim bliskim, póki jeszcze żyją. Chodzisz na nową mszę? Słuchasz, uznajesz hierarchię, heretyka Bergoglia jako obowiązującą dla twojego serca, dla twojej wiary? Słuchasz katolickiego głosu w twoim domu? Patrz, widzę zwodzicielskie Radio Maryja i to jest punktem odniesienia dla ciebie, jak dzisiaj Kościół jest? Zwodzą ludzi, zwodzą duszę. Jesteś na drodze do piekła. Schodź z niej. W cierpieniu wytrwamy, za łaską Bożą. Czy nam odbiorą dobre imię, czy nam odbiorą majątek, czy nam odbiorą zdrowie, czy zdrowie, majątek, dobre imię naszym bliskim, czy wreszcie odbiorą nam życie. Za łaską Bożą wytrwamy. Przy Chrystusie ostoi się, nie musisz zdradzić Chrystusa. Za łaską Bożą wytrwasz. Nawet w cierpieniach, prześladowaniach. Nie bój się. Są świadkowie. Jezus Chrystus za nas położył swoje życie. I my winniśmy nasze życie położyć za braci. My się życiem bawimy. Siedzimy se przy stole, kobieta powie dzisiaj białe, jutro czerwone, jutro znowu jakiegoś męczennika. Jakiegoś męczennika masz! Tak mi się powiedziało. Tak się nie mówi, tak szatan w nas mówi. Jeśli nie przelewamy za zbawienie swojej duszy, żeby ją uratować, krwi, w rozumieniu jak w liście do Hebrajczyków jest, jeszcze się nie opierali aż do przelewu krwi, żeby mnie nie opanował grzech. Jak się ulega grzechowi, to się tak ma.